Proszę Państwa, dziś 16 dzień kwietnia, który zapewne przez wielu z nas w dobie pandemii zostanie ponownie zapamiętany, dlatego że od dziś wszystkich nas obowiązuje noszenie maseczek na usta i nos. Obowiązuje to praktycznie wszystkich, a kogo nie, to już Państwu o tym powiem, więc jeśli śpieszycie się do pracy, to pamiętajcie, że jadąc samochodem, oczywiście jadąc sami, tak jak ja, możemy zrobić to bez maseczki. Jeżeli już będziemy mieli towarzysza, zwłaszcza nie z naszej rodziny, to pamiętajmy, że maseczkę należy założyć. A jak to zrobić? Zobaczymy to za chwilę na przykładzie maseczki jednorazowej. Dzisiaj, przypomnę, to wchodzi w życie całość tego postanowienia i pamiętajmy, że każdy z nas musi się do niego dostosować odpowiednio, dlatego że mogą czekać nas niestety kary. Natomiast nie obowiązuje to dzieci do lat 4, nie obowiązuje to osób, które mają problemy oczywiście z oddychaniem i nie mogące się samodzielnie poruszać. Mając maseczkę, czy taką wielorazowego użytku, zrobioną zresztą przez opolskich seniorów, Państwu tylko dodam i tutaj wielkie podziękowania, ale dla nich też Opole przygotowało już w sumie ponad 25 tysięcy maseczek. Pamiętajmy, mając jednorazową maseczkę, musimy też dokładnie pamiętać o tym, że nie możemy jej specjalnie dotykać od jednej strony wewnętrznej czy zewnętrznej. Tę maseczkę sobie tak przygotowujemy. Zakładamy ją sobie na jedną część ucha, następnie zakładamy na drugie ucho. Odpowiednio sobie przygotowujemy. No i mamy. No i teraz rzecz ważna, oczywiście po tym, jak taką maseczkę jednorazową zwłaszcza użyjemy, to maseczka, drodzy Państwo, jasno i wyraźnie, jeżeli jest jednorazowego użytku, żegna się z nami, a my z nią. Wrzucamy ją do kosza. Maseczki wielorazowego użytku, które mamy, przypominamy, powinniśmy odpowiednio odprasować, powinniśmy je odpowiednio wymyć, wypłukać, przeprać, no i później je możemy ponownie wziąć do użytku. Od dziś obowiązuje nas wszystkich nakaz zakładania na usta i nos maseczek wielorazowego czy jednorazowego użytku. Pamiętajmy o tym.